Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie na miłość raki. Raczusie, to jest dla Was czytanie na okres około miesiąca, mniej więcej do końca sierpnia lub do następnego czytania na miłość. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć. Moim subskrybentom dziękuję za to, że oglądacie filmy na kanale. Dziękuję Wam za lajki i komentarze. Dziękuję za to, że jesteście, że podobają Wam się czytania. Dla moich widzów, którzy oglądają mnie bez subskrypcji, zachęcam i proszę o tę subskrypcję z tego względu, że będziecie wtedy mogli włączyć sobie dzwoneczek, który powiadomi Was o nowym filmie na kanale. Kochani nowi widzowie, którzy oglądacie mnie po raz pierwszy, Was też zapraszam do oglądania. Może znajdziecie tutaj coś dla siebie oraz do subskrypcji. Tak więc zaczynamy czytanie dla raczków od karty opiekuńczej. Zobaczymy, jacy opiekunowie, kto będzie nad raczulisiami czuwał w najbliższym miesiącu w obszarze miłości. Zobaczymy, co i kto dla Was będzie chciał. Kto to Wy pewnie będziecie może wiedzieć. Ale zobaczymy, co będą chcieli przekazać Wam Wasi opiekunowie z góry. Już Wam przekazali, bo już upadła karta na podłogę. Przekazali Wam, moi drodzy, nawet dwie rzeczy. Przekazali Wam osiągnięcia i priorytety. Więc tak, priorytety. Osiągnięcia pierwsze, przepraszam, mam osiągnięcia. Goń za swymi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzą. Piękne te osiągnięcia. Piękne. A priorytety? Taka pani. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. No, widzicie, będzie chyba jakaś potrzeba powiedzenia nie. Słuchajcie, powiedzenia nie. Czyli mamy tak, osiągnięcia i priorytety. Końca swoimi marzeniami, będzie zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzę. Dobra. Mamy to, mamy to. Ok. A jeszcze te priorytety. No, to są takie dosyć dwie ważne kwestie. Dobra. Czytanie. Wobec tego, co dla raczulisiów w najbliższym miesiącu w miłości. Raczulisie, co one będą robić w tej miłości? Już patrzymy, co będzie się działo. Dobra. Ty w tej relacji, ty w tej sytuacji, raczku. Co utrudnia wyzwania lub co przeszkadza tej relacji, czyli wyzwania lub to, co przeszkadza, w jakim kierunku zmierza ta relacja, ta sytuacja oraz jaki jest wynik lub rada. Kochani, odkładamy sobie tu kartuszki. Karty, ok. Dobra. Widać? Jeszcze nie widać. Dobra, to zrobimy tak. Wy w tej sytuacji, o, wy jesteście paźmi buław, kochani. Wy robicie rzeczy indywidualnie. Będziecie skupiać uwagę głównie na sobie, może już skupiacie głównie na swojej osobie. No, będziecie na pewno aktywni, będzie Wam trudno usiedzieć w miejscu i będziecie się łatwo nudzić. Słuchajcie, w uczuciach, w relacji, w miłości. Dla
singli i dla osób w relacjach. Ta karta Pasia Buław oznacza dla Was, słuchajcie, no, nowe perspektywy, ale też długoletnie związki. I nowe perspektywy dla długoletnich związków, czyli dla singli to jest być może nowa osoba, nowy związek. Może już to macie, może już w tym jesteście, może to już jest początek, albo będziecie w tej sytuacji. Nowe perspektywy dla długoletnich związków, czyli może to być również, słuchajcie, zapowiedź nowej, zupełnie ekscytującej znajomości. Ale no, tak jak powiedziałam wcześniej, możecie również poszukiwać nowych wrażeń. Dla samotnych na pewno jest to nowy związek, to znaczy może ta karta oznaczać nowy związek, a może też oznaczać, słuchajcie, nowe rozpoczęcie, tak? Być może z kimś, ale też może oznaczać nową osobę, ale niekoniecznie nową, tylko nowy początek. Z osobą na przykład, którą już znacie. Na pewno są to osoby, z którymi będziecie mieć do czynienia o wysokim temperamencie, aczkolwiek bardziej to będzie wskazywało na Waszą osobę tutaj w tej sytuacji. No możecie tutaj też taką przyjąć młodzieńczą energię, słuchajcie, takiej właśnie osoby chcącej podjąć się, działać, tak, w kierunku zaangażowania, w kierunku tego uczucia, być może którego jest lub który będzie, bo to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przygotowujecie się, tak, jesteście tutaj energiczni, pełni entuzjazmu, aktywni. Tak jak wspomniałam, trudno Wam będzie zagrzeć miejsce gdzieś na dłużej. Będziecie się szybciej nudzić niż zwykle. No chyba, że ktoś będzie Was nudził. Słuchajcie, no może to być też miłość i jakaś niespodzianka miła. No może tak być, może być. Jest na pewno zapowiedzią sytuacji, w której jesteście lub w której będziecie, jakiegoś nowego początku. Może nowego pomysłu. Też w relacji, w związku. Może wpadniecie na jakiś taki genialny pomysł. Jak dalej, co dalej i z kim dalej. I słuchajcie, to też może oznaczać rozpoczęcie i urzeczywistnianie się tych nowych rzeczy, nowych spraw, tak, nowych sytuacji, nowych relacji. No. Może też poszukujecie informacji, może zasięgacie informacji o jakiejś osobie dokładnej, może słuchajcie, jesteście w takiej sytuacji, że coś jest na rzeczy, ale wy chcielibyście wiedzieć więcej, tak? Wiecie, rozpoznać osobę, rozpoznać sytuację, rozpoznać teren. No, to tak jest często, że nawet i dobrze, aby wcześniej wiedzieć, z kim ma się do czynienia, tak? Czy na pewno chce się w to wejść, aczkolwiek no, na pewno będziecie aktywni, będziecie chcieć, tak? Będziecie działać w tym kierunku. I będziecie też wypowiadać się wprost, tak? Komunikować wprost pewne w zasadzie to, co będziecie mieć do przekazania. No. Fajnie. No zobaczymy, do czego ten entuzjazm, do czego to się zapalacie i w czym będziecie działać wobec tego, jakie wyzwanie lub co przeszkadza. Wyzwaniem lub co przeszkadza jest Czwórka buław. No, to raczej będzie chyba wyzwanie. No chyba, że słuchajcie, bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje, bo dla wielu osób, w które są, każdy z Was jest w innej sytuacji, w innym momencie swojego życia. I dla każdego ten rozkład będzie oznaczał co innego. Tak samo ta czwórka buław dla jednych osób może być wyzwaniem, bo dla jednych z Was być może w związku z tym, że tu się tak fajnie zrobiło gorąco, może być tak, że ta czwórka buław będzie stanowiła wyzwanie do jakichś poważniejszych decyzji, tak? Do ustabilizowania się jednak, tak? Do większej stabilizacji, większego bezpieczeństwa. To są też w czwórce buław, to są też decyzje o małżeństwie lub decyzje o właśnie wspólnej stabilizacji, o wspólnym zamieszkaniu, jeżeli dotychczas z osobą nie mieszkaliście, albo jeżeli jest to nowa osoba, tak? No i jest coś takiego, może być wyzwaniem. Może być, kochani, wyzwaniem. Ale generalnie tutaj też wyzwaniem jest i ta ochrona, i to bezpieczeństwo, i ten dobrobyt. Tylko nie sądzę, żeby ta karta Wam w czymś przeszkadzała, bo nawet jeżeli jest ona jakby... Czwórka buław mówi też o tym, że zbieracie jakby z wcześniejszych doświadczeń i działań. Obecnie jest kartą różni, czyli ona jakby
Wy zbieracie już plony z tych wcześniejszych waszych działań, tak? Już są jakieś namacalne z tego tytułu zmaterializowane sprawy, tak? Korzyści. No chyba, że wyzwaniem dla kogoś będzie zakończenie wcześniejszych działań. Jakichś wcześniejszych może zakończenia czegoś z kimś wcześniej. Ale niekoniecznie. Wyzwanie może być też, słuchajcie, podjęcie jakiejś decyzji. Też może być dla jednej osoby, może dla żadnej, ale może tak też być. No i też jako wyzwanie możecie traktować to, żeby wam się jak najlepiej ułożyło, żeby faktycznie się wszystko ustabilizowało, bo to mocno na to wskazuje. Być może też w związku z tym, że będziecie chcieli powiększyć jakby tutaj, no być może to jest osoba, która dochodzi, tak, do rodziny, możecie, słuchajcie, nie być sami, możecie mieć dzieci, może to jest osoba nowa, która wchodzi w relacje i to jest też tak, że myślicie po prostu o powiększeniu, o większym dobrobycie, tak, o tym, żeby jednak było wam lepiej, o powiększeniu domu, słuchajcie, powiększeniu majątku, tak, bo tutaj wyzwaniem po prostu mogą być też dla niektórych znaczące zmiany, no bo mogą być to zmiany, tak. Owszem, we wszystkim, tak? Dla niektórych wyzwaniem może być sukces materialny w tej relacji, tak? Żeby mieć więcej, tak? Żeby to był taki solidny fundament pod kolejne działania. No. Żeby to było trwałe i żeby dawało wam poczucie bezpieczeństwa i jako relacje, jako druga osoba. Wyzwaniem też, kochani, może być to, żebyście swoje, wiecie, wszelkie wizje i wyobrażenia, które macie, aby zacząć je przenosić do realnego świata, czyli zacząć je urzeczywistniać, zacząć je materializować. To może być też wyzwanie. Czyli to, że będziecie w takiej energii działania, może faktycznie mieć na rzeczy dodatkowo to wyzwanie w kierunku tej stabilizacji. W kierunku trwałości też w związku, bo karta czwórki buław mówi o pomyślności w sprawach uczuciowych i w związku. No i tak jak wspomniałam, symboli, ona może być wyzwaniem, czyli być może wspólnym zamieszkaniem, czy powiększeniem, nie wiem, mieszkania, domu. Może być wyzwaniem tutaj małżeństwo. Może być. Tak, osiągnięcie takiego szczęścia, też rodzinnego. Słuchajcie, no dla niektórych to może być też to, żeby się odprężyć po prostu, tak? Że wyzwaniem będzie czas odprężenia i zabawy. To tak może dla nielicznych. No, jakieś spotkania też pełne emocji, liczne wyzwania towarzyskie tutaj. Mogą być tak, wszelkie plany, które są związane z uczuciami, z relacjami w związku, mają duże szanse powodzenia i... No tylko jest to jako wyzwanie, więc jeżeli po to sięgniecie, no to tak, jak najbardziej, tak? To możecie to urzeczywistniać i realizować. Chyba, że komuś będzie przeszkadzać zaproszenie na, słuchajcie, na jakieś wesele, na jakiś ślub, na jakąś uroczystość. Albo może być ono wyzwaniem, albo może być ono przeszkodą, no ale aczkolwiek, no, może dla kogoś będzie to przeszkodą, trudno powiedzieć. No, dla osób jeszcze dla singli, to też może być takie wyzwanie do zawarcia jednak nowych znajomości. Czyli dokładnie to, w czym wy tutaj będziecie w tej sytuacji. Może to być dla was jednak wyzwaniem. No, po prostu, żeby działo się też u was, słuchajcie, bo to wszystko, jakby czwórka buław jest też, mówi o wydarzeniach, które będą miały pozytywny wydźwięk i nie będzie tutaj czasu na nudę, ale zobaczcie, no właśnie, wasza jakby energia, w której jesteście, bardzo tutaj mocno z tą czwórką buław rezonuje, wiecie, to jest bardzo podobna w pewnym kontekście karta mówiąca o... No właśnie o tym, żeby podjąć to.
to jakby wyzwanie, w którym wy właściwie jesteście, bo wy trochę jesteście w takiej energii już w tym paziu buław, ale tutaj może chodzi, tak jak wcześniej wspomniałam, o takie kwestie typowo, wiecie, stabilizacji, bezpieczeństwa, to może być wyzwanie, może jakieś małżeństwo, może jakieś wspólne zamieszkanie, podążanie jak gdyby już razem, tak? W kierunku stabilności. Dokąd zmierza i w jakim kierunku zmierza ta relacja? No, a ta relacja sobie zmierza do ósemki kielichów. Czyli widzicie, zmierza do takich poszukiwań cały czas i też do tego, aby być może coś, co macie do pozostawienia za sobą, zostawić, tak? Rzeczy, które przestają wam służyć, osoby, sytuacje. To jest jakby, będziecie odchodzić od tego w kierunku albo rozstawania się z kimś, czy to emocjonalnie, czy to fizycznie, też emocjonalnie. Do tego, do czego, co przestało wam służyć, tak? Co już nie jest dla was. Dojrzeliście już do pewnego etapu i zostawiacie za sobą, odchodzicie to, od tego, tak? W tej karcie też niektóre rzeczy są wiadome, niektóre są zakryte, więc no, idzie to jakby w kierunku tego, że coś musicie pozostawić, dlatego coś innego jest wyzwaniem, tak? I tutaj może być wyzwaniem właśnie dla jednych. Ktoś może porzucać sytuację dotychczasową, przeszłość, tak? Po to, żeby jednak podjąć poważniejsze wyzwanie, poważniejszy etap, poważniejszą decyzję. W czwórce była i ona może być wyzwaniem, bo w ósemce kielichów, słuchajcie, no odchodzicie od jakiegoś pomysłu, który po prostu wam nie służył, który już nie był dla was. Lub rezygnujecie po prostu z kogoś, ewentualnie ktoś może z was rezygnować, bo to, wiecie, energie są wymienne. I w związku z tym kochani, kierujecie się tutaj sercem i robicie to, co naprawdę pragniecie, bo to jest karta mówiąca o tym, że idziecie w kierunku myślenia, kierowania się właśnie sercem i w kierunku realizacji tego, czego pragniecie. Być może porzucacie jakąś wcześniejszą drogę, wcześniejszą relację, wcześniejszą sytuację i wyznaczacie sobie nową drogę, nową ścieżkę. W oparciu też trochę o intuicję. Więc być może w tym paziu buław po prostu będziecie owszem, intuicyjni, będziecie tutaj, zaczniecie działać, podejmiecie sobie wyzwanie w czwórce buław i będziecie odchodzić od wcześniejszych rzeczy czy osób, które wam po prostu nie służyły. Może tak być, że dla kogoś tak właśnie będzie. Okej. Okay. Po prostu możecie iść w kierunku tego, że chcecie mieć więcej niż macie, tak? Tylko to jest, wiecie, to jest w tej karcie też jest tak, że możecie tak naprawdę nie do końca wiedzieć, czego chcecie. Możecie często zmieniać zdanie, plany. I to jeszcze w najbliższym przyszłości może różnie dla was wyglądać. Z tego względu, że to wszystko zależy od waszej sytuacji, tak? Czy będziecie faktycznie zmieniać zdanie, zmieniać plany, czy jednak w tej karcie wiecie, odchodzicie. No, dla każdego będzie to wyglądało inaczej. No możecie tu do pewnych kwestii podchodzić z dystansem w przyszłości jeszcze, tak? Jeszcze się możecie trochę dystansować, zastanawiać. Możecie też się spodziewać niespodziewanych sytuacji, widzicie? Oczekiwać nieoczekiwanego. Faktycznie, bo w ósemce kielichów mogą być niespodziewane sytuacje, mogą być nietypowe wydarzenia, może być nawet spotkanie kogoś dawno niewidzianego. Może tak być. Możecie zobaczyć, spotkać kogoś z przeszłości. No, może być różnie. I co istotne, możecie zacząć podążać drogą inną od tych, którą chodzi większość. Też tak może być. No i to jest, słuchajcie, to jest druga karta, która też wskazuje na uroczystości rodzinne lub powroty do rodzinnego domu. Często też takie wyjazdy w nieznane mogą was czekać, zmiana miejsca zamieszkania, poważne decyzje dotyczące życia. Dokładnie to, co w wyzwaniu mówi czwórka buław skarby. Dokładnie to samo raczki. Może tak być. Może będziecie wracać do domu rodzinnego na jakąś uroczystość rodzinną, gdzieś w rodzinne strony. A może faktycznie na jakiś ślub, wesele, może to będzie wyzwaniem, bo może tam będzie ta osoba, którą znacie.
Może tak być, kochani. Dla niektórych tak może być. Ok. Wobec tego, jaka rada lub jaki wynik? A radą lub wyniku, w radzie lub wyniku mamy gwiazdę. No to jak, słuchajcie, macie gwiazdę. Jakbyście nie widzieli, to wam tą gwiazdę pokażę. Jest gwiazda. A ta gwiazda, moi kochani, oznacza spełnienie najskrytszych marzeń i ich zrealizowanie. Nadzieja też na to, widzicie. Radą jest to, żeby realizować, żeby spełniać te marzenia. Jak najbardziej. Żeby wypowiadać swoje życzenia i podążać za szczęściem. Tak? W karcie gwiazdy. Bo karta gwiazdy dokładnie to wam radzi. Wypowiadajcie swoje życzenia, a zostaną spełnione. I podążajcie za szczęściem, tak? W relacjach, w związkach dla singli, dla osób w związkach, słuchajcie, no, karta gwiazdy to jest wewnętrzna harmonia. To jest też możliwość zejścia w ciążę, gdybyście chcieli lub o tym myśleli. Może tak być. To jest taka, wiecie, miłość duchowa, to jest okres zaufania, harmonii w związku. To jest taka miłość pełna ciepła i wzajemnego zrozumienia też. I ogólnie powodzenie w miłości i spełnienie. Więc tak naprawdę, no, karta gwiazdy tutaj już wszystko wam jak gdyby rekompensuje, cokolwiek by nie było, jakiekolwiek decyzje związane z odejściem i z rozpoczęciem jakiejś nowej drogi, lub po prostu odejściem od tego, co było i rozpoczęcie z tą samą osobą, lub powrót do innej osoby, czy kompletnie z nową osobą, ale już w inny sposób, tak? Nie w taki, jak był wcześniej, tylko w inny, na innym poziomie. No i tutaj przychodzi takie spełnienie w wyniku. Jeżeli nie w wyniku, to radą jest, aby spełniać i wypowiadać te swoje życzenia i podążać w kierunku realizacji tych marzeń i pragnień. No, pięknie. Pięknie. Dla niektórych to też oczywiście wyzdrowienie może być. Może uzdrowienie jakiejś relacji, sytuacji. Serio. To jest wszelkie powodzenie i szansa i nadzieja na to, że w gwieździe to, wiecie, wszystko inaczej wygląda. Tak jest. Super. Fajnie macie, wiecie. Będziecie zakochani. To jest nowa miłość też dla niektórych. Bycie w energii zakochania. Super. Słuchajcie, to też oznacza, może być to w radzie, aby podjąć kolejny krok, by nie poprzestawać na małych rzeczach w swoim życiu. Żeby zacząć sięgać po większe. No. Także ruszajcie, słuchaj, dalej i zacznijcie zmierzać do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów, do samorealizacji, do samopoznania też, do wyzwolenia. W tym to nawet będzie, słuchajcie, przebłysk inspiracji. No super, mogą być super tutaj rzeczy z tego. A co jeszcze było tam w tle czytania dla was? W tle czytania 9 kielichów. 9 kielichów w tle czytania. As mieczy, kochani, as mieczy. W tle czytania 2 kielichów. Kochani, skoro mamy w tle czytania 9 kielichów, czyli miłość własną, szczęście, spełnienie, najwyższe własne, super energię, w której wy się ekstra czujecie, szczęśliwi sami ze sobą, a smiecze, czyli tutaj dyskusje, prawda, tak, rozmowy, które, takie rozmowy na rzeczowe argumenty, w których dowiadujemy się jakiejś prawdy, wyznajemy sobie tą prawdę. I zobaczcie, i mamy 2 kielichów, która, tu jest jeszcze świat, 2 kielichów, która nas, a tam już dalej to za daleko, 2 kielichów, która tak naprawdę mówi, że popatrzcie, od samospełnienia, od samorealizacji, od bycia szczęśliwym, tak, od miłości własnej do samego siebie, poprzez prawdę, w drodze polemik, dyskusji z drugą osobą, dochodzicie do 2 kielichów. Dochodzicie do tego porozumienia, do pogodzenia, jeżeli jest to dla kogoś, oraz to jest tutaj już jest zaangażowanie, to jest już takie
emocjonalne zaangażowanie, fizyczne i emocjonalne, dojrzałe, w tym już jest dojrzałość emocjonalna, w tym już jest miłość. I z tą miłością, kochani, was zostawiam. I pamiętajcie, co jest dla was najważniejsze? Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. To mamy w priorytetach. A tutaj w osiągnięciach goń za swoimi marzeniami. Będziesz zaskoczony, dokąd cię zaprowadzi. Zobaczcie, było to w karcie opiekuńczej. Żeby gonić za swoimi marzeniami, żeby gonić tą gwiazdę. A będziecie zaskoczeni, dokąd was zaprowadzi. To wszystko dla was, wobec tego raczuli się. Życzę wam samych pozytywnych energii. Macie piękne karty. Piękną radę, piękny wynik, więc nie może być inaczej jak dobrze. Nie przyjmuję tej wiadomości, że będzie inaczej. Także dużo miłości, dużo ciepła, samospełnienia i buziaczki, kochani, do następnego razu. Pa, pa!